Z głowy wycieka mi chmura, kształtuje się wyż atlantycki. Nie odzyskacie kontroli. Huragan Katrina, 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 Katrina. Rok 2020 jest szczególny dla Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu. Instytucja obchodzi 40. urodziny. 12 września w przestrzeni Fosy Przyparkowej 1 odbył się pierwszy z dedykowanych urodzinom koncertów. Dzisiaj rozpoczęliśmy, myślę, z przytupem obchody naszego jubileuszu, 40-lecia amfiteatru. Karaś Rogucki dla nieco młodszych naszych odbiorców. Myślę, że bardzo energetyczny koncert, energetyczne fajerwerki, ciche oczywiście, żeby być zgodnie z duchem ekologii. No i tort urodzinowy, oczywiście, no nie wyobrażam sobie, żeby było bez tortu. Zespół Karaś Rogucki pojawił się na rynku po ogłoszeniu zawieszenia działalności zespołów Koma i The Dumplings. Artyści podczas koncertu w Fosie zaprezentowali utwory z wydanego w lutym tego roku albumu Ostatni Bastion Romantyzmu. Płyta ta powstała, jak utrzymują muzycy, z przyjemności spotkania. Kuba Karaś odpowiada za produkcję, zaś Piotr Rogucki pisze teksty, które traktują o tęsknocie za miłością i zagrożeniach współczesnego świata. Razem dopieszczają muzykę, która jest mocno eklektyczna, inspirowana latami 80., Zimną Falą i New Romantic, a także francuskich producentów Acid Arab. Wchodzimy, mimo COVID-a, mimo obostrzeń, wchodzimy w tę jesień jubileuszową. Skoncentrowaliśmy wydarzenia właśnie podczas tych najbliższych miesięcy i świętować będziemy aż do grudnia w czterech odsłonach, cztery dekady, 40-lecie. Te czwórki nas prześladują, no ale to taki jubileusz, także świętujemy. Dzisiaj Karaś Rogucki, już w październiku zaprosimy na Artura Andrusa, w listopadzie Agazarian dla naszej publiczności uwielbiającej jazz, a w grudniu spotkamy się na gali, gdzie wystąpi Katarzyna Cerekwicka, Łukasz Zagrobelny i nie tylko. No i będziemy podsumowywać, będziemy wspominać, będziemy przeżywać, celebrować te 40 lat.